siemanko, nazywam się Krzysztof Piekarz. Dzisiaj zobaczycie trochę, jak żyję, co robię, jak wygląda mój dzień, gdzie mieszkam, więc zapraszamy do oglądania. O, widzę, że jedzonko na mnie już czeka, więc śniadania nie będę musiał robić. To jest plus bycia rozpoznawalnym. Tak to będzie. Witamy w moich skromnych progach. Nie ma tu jakiegoś szału, ale ja jestem zadowolony i to jest jakby najważniejsze. Tu mamy taki jakby przedpokój, moja kolekcja butów. Butów mam tutaj nie wiem ile, chyba z 12 par. Chodzę tylko w dwóch, ale za to czapki lubię z racji mojej fryzury, więc tu mam ich sporo. Trochę z All Nutrition, z SFD, jakieś tam firmowe. Tutaj pamiątki z Tajlandii nakupowałem po 30 zł, ale jak to mówią, te podróbki są niespasowane takie, więc trochę nie pasują na moją głowę, ale jest ok. Tutaj jest taka ściana, pomalowałem na czarno taką farbą. Miało być to w pierwszej kolejności, żebym wszystkie notatki sobie zapisywał, że nic nie zapomniał w ciągu dnia, no bo tu jak buty zakładasz, to wszystko widzisz. No ale wyszło tak, że jak dzieci przyjdą, to tak to wygląda. Kto to narysował, to nie wiem, bo to nie mój charakter pisma, więc nie wiem, kto to narysował. Idziemy dalej. Witamy w moim salonie. Tak jak mówiłem, mieszkanie nie jest duże, więc też nie ma za bardzo co pokazywać. Co, tu jest kuchnia, zbytnio tu się nie gotuje. Jedyne co kupuję to jajka, generalnie, bo na śniadanie sobie zjadam jajeczka. Dostaję catering, no to już jakby widzieliście, więc jest to taki duży plus. Ile kalorii spożywam? Na kalorie wam tego nie przeliczę, tak z ciekawości mogę powiedzieć wam, że kilogram mięsa, dwie torby ryżu, 12 białek jaj i 50 gramów oleju lnianego. Mniej więcej tak to wygląda. To tak, tu jest kuchnia, lodówki nie pokazujemy, tu jest moja kolekcja alkoholi. Kiedyś trochę się, że tak powiem, drinkowało, teraz to już nie te czasy, więc wszystko co dostaję to tutaj sobie odkładam. Standardowe alkohole, aczkolwiek dostałem na urodziny od mojego przyjaciela Dawida, którego pozdrawiamy, Belugę, więc to też jest taki dobry alkohol. A druga flaszka, która tutaj jest taka dla mnie dość ważna, to jest taki tu szampan. Dostałem od mojego też przyjaciela Krzyśka za wygraną Mistrzostwa Polski, więc po prostu pamiętam to wszystko. Raczej nie otworzę tych alkoholi, tak jak mówię, są to dla mnie pamiątki, a upić to się można wszystkim, tak? Co tutaj jest? Stół. Suplementy, których aktualnie używam, czyli standardowo witaminy BCA, białeczko, spalacze, redoksik, chrom, no i przedtreningówka, prawda, więc czasem sobie wiedzie. A tu jest takie jakby moje miejsce pracy domowej, laptopik, który trochę się zacina, no ale daje radę. Tutaj dostałem od SFD koszuleczki fajne do przymiarki, więc będę miał w czym chodzić. No i tak tu sobie siedzę, otaczają mnie tutaj zdjęcia, no to znowu jest to mój syn, tylko jedyny facet, który jest przystojniejszy ode mnie, więc przyznaję mu to. Więc tu są jakieś zdjęcia z zawodów, razem jesteśmy, tutaj sobie pracuję. Co tutaj, jeszcze Tomka Hadę pozdrowimy przy okazji, bo tutaj płyta z dedykacją dla mnie, więc lubię takie pamiątki, na pewno sobie zostawię. To mieszkanie jakby już znacie wszyscy, więc niczym was tutaj nie zaskoczyłem. Myślę, że w przeciągu paru miesięcy może spotkamy się w innym mieszkaniu, więc będzie co innego pokazywać. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o salon. Tutaj pracuję, tutaj sobie żyję. Tu jest jeszcze telewizor, który jest niewłączany. Chyba nigdy nie był włączany i jeszcze powiem wam lepiej, że chciałem raz go włączyć i pilot zgubił się. Więc nie wiem, czy wam giną piloty od telewizora, bo mi się zgubił na przykład i nie mogę go znaleźć za cholerę. No ale to nic, dobra. Tu jest łazienka, żadna rewelacja. Natomiast tu jest garderoba, suszarnia. Czekam, aż bezdomny mi bieżnię da, więc tutaj będzie stała bieżnia. Taki jest plan. Generalnie co rowery, ciuchy. Standard taki. A tu jest sypialnia, więc zapraszamy do sypialni. Sypialnia. Łóżko całkiem wygodne i całkiem duże. Telewizor, który czasem włączam. Na konsoli to głównie gramy z synem, aczkolwiek mam w planach też czasem sobie pograć. Czekam na jedną grę God of War 4 albo 5, no nieważne. Więc jak ona będzie, to sobie kupię, to będę grał. Co, no to jest takie lustro, można się poprzeglądać jak się leży, wiadomo o co chodzi. Tyle, na balkon, wyjście na balkon, lecz nie będziemy pokazywali. Trochę pogoda nam nabroiła i jest tam syf.
To jest taka garderoba, mój magazyn, nie wiem, może nie powinienem tego pokazywać, no bo jest, że tak powiem, syfno, ale to do sprzątania mam lekko dwie lewe ręce, ale tak to wygląda, więc mam kaski motocyklowe, kiedyś tam się miało parę motocykli, teraz nie mam żadnego aktualnie, aczkolwiek trochę mi tęskno, więc może zobaczymy, jak Bóg da, to coś się kupi na lato. Była taka fajna pamiątka na moje 30 urodziny, jak zrobiłem imprezę, wszyscy się podpisali i tak dalej, taki kask dostałem żołnierski, więc to też lubię takie rzeczy. Hantelka, no przecież musi być hantelka, nie prawda, żeby sobie biceps spompować, jak się robi selfie w lustrze, w pokoju. Co tu jeszcze więcej ciekawego? Jest chyba nie, jest jakieś gry. Tu jest moja szafa, trzymam swoje ciuchy. Pokażę wam, trochę tego jest, jak zwykle bałagan, ale to jakby standard, mniejsza większość, jako ciekawostka. To już taka, nie chce mi się wyciągać, mam takie koszulki czarne, czekaj. Takie. No, to są moje ulubione koszulki, czarne, w serek. Wiecie, ile mam par takich koszulek? 31 chyba par takich koszulek mam kupione w New Yorkerze za 19,90, więc polecam. Mam jeszcze parę koszul takich z długich rękawem, więc żeby nie było, że taki kark ze mnie. Aczkolwiek nie chodzę, nie lubię, nie mam zamiaru się stroić. Sorry, niech inni to robią. Ja zostaję, że tak powiem, w swoim uniformie. Pozwolicie, że zjem sobie posiłek przedtreningowy. Tak to wygląda. Generalnie bardzo dobre swoją drogą. I co? Ruszymy na siłownię, nakręcimy trening. Po treningu prawdopodobnie pojedziemy do mojej firmy, którą znacie, ale też wam opowiem o tym, więc jakby dzień ze mną, to o wszystkim trzeba powiedzieć. Więc jedziemy dalej. To co, startujemy na trening. Trzy nieodzowne elementy treningu. Koszulka musi być. Przedtreningówka. No powiem wam, że z racji tego, że spożywam mało tego pożywienia, to przedtreningówka troszeczkę mi pomaga, ale bez jej też mam zdrowy trening, to jest drugi element. Trzeci element to są... O, słuchawki. Logowanie produktu Lans. Nie, powiem wam, że kiedyś nabijałem się z osób, które takie słuchawki nosiły na uszach. Strasznie mnie to drażniło. Aczkolwiek powiem wam, że teraz, kurde, jak mam mało czasu i mam tą godzinę i chcę, żeby była tylko godzina dla mnie, naprawdę zakładam te słuchawki, nastawiam sobie dobrą muzykę i mam relaks. A tak, kurczę, tu zawsze musiałem z kimś porozmawiać, schodziło mi się 2 godziny, jakieś odpowiedzi na pytania. No fajnie to było, wszystko jest ok, ale tak jak mówię, no teraz niestety nie mam czasu na to, więc naprawdę pozwala mi się to zrelaksować, więc polecam. No to co, jedziemy sobie teraz na siłownię do strefy Fit w Górnicku Mazowieckim. Siłownia to jest, nie wiem, 3 minuty ode mnie z domu, więc jest to dość blisko, więc nie trzeba daleko jechać. Co mogę powiedzieć, w sumie z tą siłownią jestem związany już od dłuższego czasu. Pracowałem tam kiedyś na etacie, teraz robię tam treningi personalne. Znamy się z właścicielem Wojtkiem, którego pozdrawiam i dziękuję mu serdecznie, że możemy korzystać z jego siłowni. No i no cóż, no jeszcze dostałem, że tak powiem, komplet kluczy z racji tego, że przygotowuję się i tutaj wszyscy jakby mnie dopingują i mogę sobie zrobić cardio czy tam trening nawet poza godzinami otwarcia, co jest dla mnie naprawdę dużym ułatwieniem, więc dzięki jeszcze raz za to. No ale cóż, czasem jest z górki, czasem jest pod górkę, ale jest to naprawdę duży plus. Jesteśmy na miejscu w siłowni strefy Fit. Będziemy ćwiczyli sobie dzisiaj ręce. Ja trenuję systemem jedna partia na jednym treningu, więc dzisiaj wypadły ręce. Wyjątkowo. Miały wypaść nogi, ale ręce chyba lepiej się będzie oglądało. Zapraszamy do oglądania.
po treningu rąk. Pompa naprawdę była niezła. Tak krótko o mnie. Wierzcie lub nie, pół roku miałem totalnej przerwy od wszystkiego, od treningów, diety i tak dalej. I dopiero teraz od 2,5 tygodni jestem w sztosie. Mam zamiar zrobić formę na zawody, czyli tak jakby startując od zera w maksymalnie 10 tygodni. Taki challenge sobie postawię, nie wiem czy mi się uda, bo ja tego osobiście nie widzę, aczkolwiek jest to jakieś wyzwanie, bo wiem, że innym zajmuje to pół roku albo i więcej miesięcy, więc to jest tak o mnie. Teraz zaprezentuję Wam swoją formę, jak mówię, nie jest ona jakaś szałowa, ale chodzi o to, że będzie coraz więcej vlogów ze mną, więc będzie można znaleźć ten postęp, który mam nadzieję, że Was zmotywuje do ciężkiej pracy. Aktualnie ważę około 114 kg. Co? Porobiłem sobie nowe tatuaże, ale myślę, że to nie jest, akurat lubię to robić, więc niczym to nie przeszkadza, więc ocencie, czy Wam się podoba i obserwujcie dalej. Po treningu Białeczko jedziemy do firmy, oboje mam troszeczkę o tym, czym się zajmuję na co dzień. Chodź. Jesteśmy teraz u mnie w pracy. Generalnie tutaj spędzam jakby większość swojego czasu. Jest to sklep, chociaż ja w sumie nie nazywam tego sklepem, mimo że można kupić tu suplementy. Ja nazywam, że jest to poradnia dietetyczna i tutaj przyjmuję swoich klientów. Ważymy, mierzymy się, ustalamy plany treningowe, plany dietetyczne, robimy treningi personalne, więc generalnie to pochłania jakby większość mojego czasu. Co jeszcze? Mam swój jakby cykl autorskich szkoleń, trzyetapowy, więc często zdarza się, że na weekendy robię te szkolenia, do tego pracuję dla firmy Onutrition, tak jak wiecie, mamy projekty reklamowe, więc generalnie to pochłania większość mojego czasu, no i teraz oczywiście doszły te treningi i przygotowania do zawodów, więc mniej więcej tak to wygląda, tak żyję, tak mieszkam, to robię mniej więcej w ciągu dnia, nie jest to żaden high life, może nie ma tu nic ciekawego, aczkolwiek jak mam być szczery, jestem zadowolony z tego, co robię, jestem sam dla siebie szefem, robię to, co lubię, więc generalnie ja jestem zadowolony. A więc kochani, zobaczyliście, jak żyję, gdzie pracuję, co robię, czym się zajmuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do subskrybowania kanału SFD, bo będzie więcej materiałów z moim udziałem. Też do tego zapraszam do komentowania, żebyśmy wiedzieli, co robimy dobrze, a co robimy źle. Więc tak wygląda moje życie. Pozdrawiam, Krzysztof Piekarz.